Witam z powrotem. Niestety mój komputer chyba pod wpływem tych wibracji z mojej krtani odmówił dostępu internetowi, kablu Ethernet. Urwał mi neta na chwilę. Monika stream wyłączyła. Neta zacina jak żyły Yuri. Działa już wszystko? A, i była dotacja jeszcze towarzysząca wyłączeniu streama. O. XD kurwa, kocham cię, Gutek. Dziękuję ślicznie za $2, Kolcie. Dobra. Lecimy. Okazuje się, że to nie jest wcale aż tak trudne, w szczególności kiedy okazuje je przy tobie. Ach, to świetnie, Yuri. Pamiętaj, żeby nie przesadzać. Zawsze się o mnie martwisz, Witold. Jesteś wspaniały. To Yuri nie żartowała. Nie wiem, czy będę w stanie za nią nadążać. Obserwuję, jak Yuri zaparza do nas herbatę. Witold, mam jeszcze jedną prośbę. Masz coś przeciwko, żebyśmy usiedli dzisiaj na podłodze? Dlaczego? Jest to dużo wygodniejsze dla moich pleców. Przecież jakby facet coś takiego zaproponował, a nie dziewczyna, to byłoby od razu. Takie, kurwa, coś kombinujesz. A jak dziewczyna proponuje, to... To no. Jest to dużo wygodniejsze dla moich pleców. Dla pleców, powiadasz, no dobrze. W ten sposób mogę oprzeć plecy o ścianę, zamiast siedzieć wyprostowaną na krześle. Ach, wybacz, nie pomyślałem o tym. Nic się nie stało. Dosyć często mam bóle pleców, więc robię co mogę, żeby im ulżyć. Naprawdę? Ciekawe dlaczego. Prawdopodobnie przez moje... Twoją postawę, tak? Zawsze jesteś przygarbiona, kiedy czytasz... Tak! Mam okropną postawę przy czytaniu. I właśnie dlatego powinniśmy usiąść na podłodze. To ma sens. Pójdę po książkę. Wyjmuję książkę z plecaka. Ach, mam ze sobą trochę czekolady. To mała paczka czekoladowych cukierków. Wezmę je, na pewno będą świetnie się zgrywać z herbatą. Yuri i ja siadamy opierając. Mam nadzieję, że w tych cukierkach nic nie ma, co by Yuri... Wiecie jak jest. Obok nas leżą nasze filiżanki. Jakby w synchronizacji przyjmujemy taką samą pozycję do czytania jak wczoraj. Każdy z nas trzyma jedną stronę książki. Tylko że tym razem siedzimy jeszcze bliżej siebie niż ostatnio. Nie widzę zbyt dobrze. Yuri przesuwa się tak, że nasze ramiona się stykają. Jak mam się skupić na czytaniu, kiedy jesteśmy tak blisko? Yuri zawsze była urocza, ale kiedy jest mniej wycofana niż zwykle, nie wiem jak sobie z tym radzić. Twoja herbata. Yuri podaje moją filiżankę. Trzymając ją w jednej ręce, a w drugiej ręce odkrywam, że jest jeszcze trudniej się skupić niż poprzednio. A w drugiej książkę, sorry. Trzymając ją w jednej ręce, a w drugiej książkę. Odkrywam, że jest mi się trudniej skupić niż poprzednio. Teraz muszę uważać, żeby przez przypadek nie dotknąć jej piersi. W międzyczasie Yuri niczego nie zauważyła. Na jej twarzy gości intensywna ekspresja czytelnika wskazująca na to, że jest całkowicie pochłonięta czytaniem. No przestańcie. Te reakcje są... O Boże. Na jej twarzy gości intensywna ekspresja czytelnika wskazująca na to, że jest całkowicie pochłonięta czytaniem. Robię co mogę, żeby skupić się na czytaniu. Po paru minutach uspokajam się, kładę filiżankę między nogami i biorę do ręki opakowanie czekoladek. Ach, przepraszam. Na moment odrywam rękę od książki, aby odpakować czekoladowego cukierka. Masz, poczęstuj się. Ach, to. To naprawdę miło z twojej strony, ale spasuje. Jesteś pewna? Cóż, jeśli dotknę czekolady, mogę pobrudzić strony. Ach, masz rację, nawet o tym nie pomyślałem. Mój błąd. Nic się nie stało. Potrzymam książkę, ok? Na pewno? Oczywiście. Yuri trzyma książkę obiema rękami. Trzyma to w taki sposób, że jestem w stanie bez trudu czytać dalej. Ale przez to jej lewa ręka praktycznie spoczywa na mojej nodze. Cóż, w takim razie
Juri znowu skupiła się na czytaniu. Biorę czekoladowego cukierka i zjadam go. A potem biorę następnego i przysuwam go do ust Juri. Nawet nie odwraca wzroku od książki. Po prostu otwiera bój się tak, jakby to było coś zupełnie normalnego. Ale to oznacza, że nie ma już odwrotu. Nie wiem, już to wczoraj przecież... To jest powtórka z rozrywki, ale no, jak patrzę na czat i czytam to... Ale to oznacza, że nie ma już odwrotu. Delikatnie wkładam jej czekoladę do ust. Juri najzwyczajniej w świecie zamyka buzię. Nagle wyraz twarzy Juri się zmienia. Czy ja właśnie... Juri patrzyła na mnie, jakby szukając potwierdzenia tego, co się właśnie stało. Witold, przepraszam. Chyba nie powinienem był tego robić. Juri zaczyna ciężko oddychać. Ja nie mogę. Witold, co jest kurwa, Witold? Nagle Juri łapie mnie za rękę i podnosi mnie na nogi. Przewracam swoją filiżankę. Witold? Moje serce. Moje serce nie przestaje szaleć, Witold. Światła zgasły. Nie mogę się uspokoić. Nie mogę się już na niczym skupić. Czy czujesz to, Witold? Juri nagle przyciska moją rękę do swojej piersi. Kurwa. Nie wiem. Dlaczego to się dzieje? Czuję się, jakbym traciła głowę. Nie mogę tego powstrzymać. Sprawia to, że nie chcę nawet czytać. Chcę tylko patrzeć na ciebie. Ha. Ale pojebana akcja. Czas podzielić się wierszami. Kto pierwszy powinien zobaczyć mój wiersz? A już pewnie dziobaki były wyciągnięte ze spodni, czat, co? Nie. NNN. Tak wam powiem. Pomijamy to? Ja tylko z Juri sprawdził ewentualnie. Albo z Moniką. No Juri, Monika na cyk możemy... Czekałam na to. Zobaczymy, co też dzisiaj napisałeś. Juri patrzy na wiersz z wyraźnym zaskoczeniem na twarzy. Podoba ci się? Witold, ten wiersz jest jeszcze lepszy niż wczorajszy. Jak ci się udało tak szybko rozwinąć swoje umiejętności?
Nie dalej niż wczoraj mówiłam ci o technikach wartych wypróbowania. Może to właśnie dlatego. Wykonałaś dobrą robotę tłumacząc mi je. Naprawdę chciałem spróbować czegoś bardziej alegorycznego. Juri przełyka ciężko. Jej ręce wydają się być spocone. A, tak bardzo się cieszę. Naprawdę świetnie się poczuć się docenioną, Witold. Wszystko, co napiszesz, jest dla mnie skarbem. Moje serce zaczyna szaleć od samego trzymania tego wiersza. Aha. Chcę napisać wiersz o tym uczuciu. Czy to źle, Witold? Nie jestem dziwna, prawda? Jest mi trudniej powstrzymać swoje emocje niż zwykle. Trochę mi głupio, ale teraz chciałabym, żebyś przeczytał mój wiersz, okej? Koło. Kręcące się koło, obracająca się oś, zgrzyt, cylinder, liniowa skrzynia biegów, spadające niebo, siedem grzechów głównych, zacumowany statek, portal do innego świata, gruba lina przywiązana do cienkiej, rozszarpane szczęście, paraboliczna skrzynia biegów, rozszerzający się wszechświat, czas kontrolowany przez kata, zębate... istnienie Boga. Czas kontrolowany przez koła zębate. Istnienie Boga, pływanie we wszystkie strony świata, utonięcie, modlitwa napisana krwią, modlitwa zaklęta w pożegających czas wężach. Tak, normalnie. Aha, w sumie to nieważne, o czym jest. Ostatnio jestem trochę nadaktywna, więc skupiłam się na twoim piórze. A, to znaczy twoje pióro wypadło ci wczoraj z plecaka, więc postanowiłam się nim zaopiekować. Ciekaw jestem, co było robione. Podoba mi się sposób, w jaki on pisze. A więc napisałam nim ten wiersz. A teraz go dotykasz. Aha. Wszystko ze mną w porządku? Nie jesteś pierwszy? Co ja właśnie? Może mu udać, że ta rozmowa nie miała miejsca? Może zatrzymać ten wiersz? Monika. Witold, chyba zobaczyłeś coś, czego nie powinieneś był zobaczyć. Nie chciałem ci o tym mówić, ale wygląda na to, że nie mam wyboru. Twoje spędzanie czasu z Juri zaczyna robić się trochę niebezpieczne. Nie wiem dlaczego, ale bardzo łatwo się ekscytuje, kiedy jest przy tobie. Co samo w sobie nie powinno być problemem, ale kiedy Juri za bardzo się ekscytuje, szuka sobie jakiegoś odosobnionego miejsca, żeby ciąć się kieszonkowym nożem. O kurwa, pamiętacie w chapterze 1 wczoraj o pierwszej w nocy ten nóż, którym kroiliśmy origami? Który jest ostry jak nie wiem i wysysała nam krew Juri z palca? Bo się skalczyliśmy. Kurwa mać, to chyba ten nóż. Wniosek jest jeden. Juri jest wampirem. Innego wytłumaczenia nie widzę. Ale kiedy Juri za bardzo się ekscytuje, szuka sobie jakiegoś odosobnionego miejsca, żeby ciąć się kieszonkowym nożem. Czy to nie jest pokręcone? Codziennie przynosi do szkoły inny nóż, zupełnie jakby miał jakąś kolekcję czy coś. Wiesz, na pewno nie dlatego, że ma depresję, nic w tym rodzaju. Myślę, że bardzo lubi to robić. Może nawet odnajduje w tym seksualne podniecenie. To muszę ją zabrać do swojej komnaty. To tam dopiero odnajdzie. Kurwa. Może nawet odnajduje w tym seksualne podniecenie. Chodzi mi o to, że bardzo ją ekscytujesz. Sekundkę. Zwaliłem? Przestań. Sweet Alabama mówić.
Mam nadzieję, że się nie zdarzyło to, że ani jedna osoba. Tego nie zrobiła na streamie. Ty walisz co godzinę, czyli 24, a budzisz się specjalnie w nocy, żeby... Czy chce filmik jak to robię? Nie, dziękuję. Możesz podesłać tam komuś na Snapchacie. Tylko uważaj, żeby nie popełnić błędu krepo. Chodzi mi o to, że za bardzo ją ekscytujesz. Nie mówię, że to twoja wina, ale myślę, że powinieneś o tym wiedzieć. Moim zdaniem nie powinieneś się do niej zbliżać, tak będzie dla niej najlepiej. A skoro już przy tym jesteśmy, nie wstydź się spędzać czasu ze mną. Ale na nas leć czat, Chryste Panie. Mówiąc szczerze, ja przynajmniej mam po kolei w głowie i wiem, jak traktować członków swojego klubu. Kurwa, jaka zawistna. Ale tak czy siak, chcesz teraz zobaczyć, co ja napisałam? Podoba mi się, jak wyszło, więc myślę, że tobie też się spodoba. Zapisz mnie. O kurwa, rozumiem. Rozumiem! Zauważcie, że gra była tłumaczona z języka angielskiego. Save me. To jest save me po angielsku. Więc możliwe, że trzeba zapisać grę albo ocalić Monikę. Znaczy... No... Bo jest save. Save me. Może to jest list Moniki. Save me. Chyba Subaru? Dobra. Kolory? Nie. Jasne. Pękę... rozszerzające, przeszywające, czerwień, zieleń, błękit, niekończona kakofonia, nic nieznaczącego hałasu, hałas nie przestaje, okrutnie zgrzytliwe fale dźwiękowe, piszczące, szurające, przeszywające, syk, pisk, huk, onomatopeja, jak żaba tablica na ostrzu, jak zabawa nożem na oddychającej piersi. Yuri? Nieskończony poemat nic nieznaczącego. Z... Zobacz, same duże litery. Ny... NPN. Do dołu prze... O kurwa! Usuń ją. Zaczynam się popierdolonego coś dziać strasznie, chat. Wchodzę w pliki gry, zakładka characters. Nie skipuj, bo pojebane rzeczy się dzieją. Nie skipuję. Sekundę, coś w tym wierszu jest nie tak. Usuń ją. Duże litery są, ale... Kakofonia przestaje nożem oddychającej piersi. Hy, opysy... Ops! Zauważcie, pierwsze mamy zapisz mnie, a na samym dole mamy usuń ją. Ale co, mamy usunąć kurwa w plikach Monikę? Delete klawiszem?
Myślę, że nie. Dobra. Usuń ją, zapisz mnie. Kolory... Jebać. Zanim cokolwiek zrobimy, zasejwujemy. Wybacz, wiem, że jest trochę abstrakcyjny. Pojawiło mi się coś w plika gry. Nie, nic się nie pojawiło w plika gry dodatkowego. Wybacz, wiem, że jest trochę abstrakcyjny. Próbowałam... wiesz, nieważne. Nie ma sensu tego tłumaczyć. W każdym razie za tydzień Janko z nas wraca czat. Przygotujcie mu jakiś miły powrót, co? G2 Jankos! W każdym razie, oto codzienna rada poetki Moniki. Czasami możesz mieć trudności z podjęciem odpowiedniej decyzji. Kiedy się tak stanie, nie zapomnij zapisać gry. Nigdy nie wiesz, kiedy... do kogo ja w ogóle mówię? Słyszysz mnie? Powiedz, czy nie słyszysz. Tak, Monika. To ja, cokolwiek. Mam pomysł. A jakbym skopiował z save'a, z charakter, z Ctrl-C ten plik Monika? Bo tam byłoby save mi, zapisz mnie, to może trzeba skopiować do jakiegoś innego kompletnie, czy nie? Czekajcie, ja zapiszę. Proszę, pomóż mi. To była moja rada na dziś. Dzięki za jej wysłuchanie. Nie wiem. Co to Twitter? A, pokaż, wchodzę. Przemysław Waleczny. After I release the WTTG 2 update, I think I am gonna make a game that has to do with public restrooms and urinals. Ach. Następny powinien zobaczyć mój wiersz. Tylko sprawdzę guciownie, bo... To nie alkohol, dla tych, co by się zastanawiali. Oczywiście, pić alkohol na streamie? Nie, nie, nie. To woda. Cisowianko. Kto następny powinien zobaczyć mój wiersz? Chyba Natsuki. Nikt inny nie może zobaczyć. Natsuki? Tak jak myślałam. Witold, weź przestań. Nie jestem głupia. Wiem, jak dużo czasu spędzasz z Yuri. Widać, że bardziej zależy ci na zaimponowaniu jej, niż na poprawieniu swoich umiejętności pisarskich. Powiem szczerze, to jest żałosne. Dlaczego w ogóle jesteś w tym klubie, Witold? Żeby ruchać się bawić, a co? Serio? Myślałem, że nowy członek klubu pomoże nam się nieco lepiej zżyć. Nie, że jeszcze bardziej nas to oddali?
Dzielenie się wierszami jest głupie. Wiesz, nie jestem dzisiaj w nastroju, nie chcę się z tobą gadać. Idź sobie. O kurwa. Odblokowałeś specjalny wiersz. Czy chcesz go przeczytać? Sen. W ciemną noc przemierzałam opuszczony magazyn. Zgubiłam się, szukałam wyjścia. Chciałam tylko iść do domu. Odnalazłam ogromny pusty pokój, w którym ściany i sufit były przeraźliwie czarne. Śpieszyłam się, żeby dotrzeć na drugą stronę, albo do ściany, gdziekolwiek. Nagle straciłam grunt pod nogami, wpadłam do ogromnej dziury. Spadałam przez dobre 5 sekund, nim wpadłam do ciepłej wody. Po odkryciu, gdzie jest góra, wypłynęłam na powierzchnię. Echo pluskającej wody niosło się w nieskończoność, a powietrze było wilgotne. Jedyne co, widziałam to ciemność. Jedną ręką mogłam poczuć mokrą, metalową ścianę kontenera. Dobra, wszystko. Doki, kurwa. Dobra, wszyscy skończyli dzielić się wierszami. Musimy coś załatwić, więc jeśli moglibyście zająć miejsca z przodu klasy. Chodzi o festiwal. Cóż, tak jakby. Naprawdę musimy coś robić na festiwal i tak nie damy rady zrobić niczego dobrego w przeciągu paru dni. Tylko się wszyscy ośmieszymy, zamiast zdobywać nowych członków. Też tak sądzę. Nie jestem dobra w przygotowaniach na ostatnią chwilę. Nie martwcie się, tak? Zrobimy coś prostego, okej? Spójrzcie. Wiem, że wszyscy są trochę żywotni, odkąd Witold do nas dołączył i odkąd zaczęliśmy dzielić się wierszami. Ale to nie jest dobry moment na narzekanie. Przypominam, że mamy tylko 4 członków, a festiwal jest naszą jedyną nadzieją na znalezienie kolejnej, wiecie? A po co nam w ogóle kolejni członkowie? Przecież jest nas wystarczająco dużo, żeby klub został uznany za oficjalny. Im więcej członków, tym więcej hałasu i kłopotów z ogarnięciem wszystkiego. Natsuki. Chyba źle do tego podchodzisz. Nie chciałabyś podzielić się swoją pasją z innymi? Zainspirować ludzi do doświadczenia tego, co skłoniło cię do dołączenia tutaj? Klub literacki powinien być miejscem, gdzie wszyscy mogą wyrażać siebie najlepiej niż gdziekolwiek indziej. Powinien być tak ciekawym miejscem, że nigdy nie chciałabyś z niego wychodzić. Wiem, że właśnie tym jest dla ciebie. Wiem, że jest tym dla nas wszystkich. Kurwa, coś śmierdzi mi, jak ona to mówi. Tak, nie wiem, złowrogo to brzmi. Właśnie dlatego powinniśmy wszyscy razem coś przygotować na festiwal. Nawet coś niewielkiego. Prawda, Witold? Ach. O, weź przestań. Nie powinnaś wykorzystywać tego, że Witold nie potrafi powiedzieć nie. Kurwa, bezpośrednia jest. Posłuchaj, Monika. Naprawdę uważasz, że którekolwiek z nas dołączyło tutaj myśląc o innych ludziach? Yuri nigdy się nie odzywała, dopóki Witold do nas nie dołączył. Jeśli o mnie chodzi, wolę siedzieć tutaj niż w domu, a Witold nawet nie interesuje się literaturą. Taka Natsuki Max Kolonko mówi, jak jest. I to nasz cały klub. Wybacz, ale jesteś jedną osobą, której zależy na znalezieniu nowych członków. Cała reszta woli, żeby wszystko pozostało jak jest teraz. Wiem, że jesteś przewodniczącą i w ogóle, ale powinnaś czasem brać pod uwagę nasze opinie. Monika wyraźnie nie wie, jak odpowiedzieć na argumenty Natsuki. To nieprawda. Jestem pewna, że Yuri i Witold chcą, żeby ktoś jeszcze do nas dołączył. Prawda? Nie wiem, co sądzi Yuri, ale ja w sumie zgadzam się z Natsuki. Gdybym okazał teraz entuzjazm Monice, prawdopodobnie bym skłamał. Wciąż, skoro muszę jakoś uratować sytuację... Nie, Natsuki ma rację, prawda? Ten klub nie jest niczym więcej niż miejscem do spotkań. Dlaczego pomyślałem, że inni będą go widzieli w ten sam sposób, co ja? Ale to nie znaczy, że jesteśmy przeciwko dołączeniu nowych członków ani nic. Witold, dlaczego w ogóle dołączyłeś do tego klubu? Czego od niego oczekiwałeś?
Cóż, to chyba nie jest coś, odnośnie czego powinienem być szczery, prawda? Właściwie, jeśli dobrze pamiętam, nie miałeś innego wyjścia niż do nas dołączyć. Monika siada i wpatruje się w swoje biurko. Trzeba ją pocieszyć. Po co to wszystko? Co jeśli zakładanie klubu było błędem? Mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolona, Natsuki. Co ja zrobiłam? Mówiłam prawdę. Czy to grzech być szczerym? Tu nie chodzi o szczerość, ale o dobór słów. O kurwa, jak dobrze powiedziane. W każdej dziedzinie życia. Naprawdę. Ażbym rękę ucałował za te słowa. Poza tym nie masz prawa mówić w naszym imieniu. Ale ty nic nie rozumiesz. Ja tylko chcę należeć do miejsca, w którym miło będzie mi się spędzać czas z przyjaciółmi. Czy to coś złego, jeśli klub dla mnie jest właśnie takim miejscem? Nie ma wielu miejsc, gdzie mogłabym się tak poczuć. A teraz Monika chce mnie odebrać. Ona wcale ci go nie zabiera. Nie, Witold. To nie będzie to samo. To nie będzie to samo, jeśli zrobimy tak, jak ona chce. Gdybym chciała tak robić, dołączyłabym do jakiegoś innego głupiego klubu. Ale tutaj, to znaczy, przynajmniej przez chwilę było miło. Natsuki zaczyna się pakować. Idę do domu. Czuję się, jakbym już tutaj nie pasowała. Natsuki. Natsuki ignoruje Yuri i wychodzi z klasy. Niedobrze. Nie wiem, co robić. Cóż, jaka jest twoja opinia na temat festiwalu? Nie wiem, chyba mam takie samo zdanie jak ona. Kogo obchodzi ta rozwydrzona dziewucha? Wiesz, podoba mi się to, jakim cichym i spokojnym miejscem jest nasz klub. No i jestem szczęśliwa razem z tobą. Ale wciąż, jestem wiceprzewodniczącą, nie powinnam ignorować swoich obowiązków. Nikt by nie płakał, gdyby się zabiła. Bardzo mocne słowa. Powinnam starać się, żeby brać pod uwagę opinię klubowiczów i podejmować decyzje dobre dla naszego klubu. No ale co z tobą, Witold? Czego ty oczekujesz od tego klubu? Yuri, pomyśl. Chcę nauczyć się pisać. Nie podszkolić swojej umiejętności pisarskie i interpretacji wierszy. Yuri powtarza to samo pytanie co Monika. Myślę, że muszę odpowiedzieć w sposób pośredni. Tak będzie najlepiej. Myślę, że najważniejsze jest, żebyśmy się dogadywali. I żebyśmy odnajdywali się w klubie to, czego nie odnajdziemy nigdzie indziej. Ale kurwa, wybrnąłem. Myślę, że nie powinniśmy patrzeć na ilość członków, ale raczej na to, jaki wkład w klub ma każdy z nich. W ten sposób klub literacki może stać się wspaniałym miejscem. Rozumiem. Całkowicie się z tobą zgadzam. Każdy ma swój wkład w ten klub. Z każdą zmianą w składzie nastrój może się całkowicie zmienić. Jak w drużynie, chat. To niekoniecznie musi być coś złego. Nie. Powinniśmy czasem wychodzić ze swojej strefy komfortu. Więc jeśli chcesz pomóc Monice przy festiwalu, ja też tak zrobię. W porządku. W takim razie powinniśmy jutro pogadać z Natsuki. Yuri się zgadza. Hej, Yuri. Hau? Wiem, że wczoraj zapanował nieco dziwny nastrój.
ale chcę, żebyś wiedziała, że jesteś wspaniałą wiceprzewodniczącą, a także wspaniałą przyjaciółką. Monika, zrobię co w mojej mocy, żeby ten klub stał się najlepszym klubem w historii, okej? Ja też. Super. Chodźmy już do domów. Jutro porozmawiamy o festiwalu. Okej. Będę na to czekać. Idziemy, Witold? Jak to ty i ja razem dom? Tak. Jak najbardziej. Tylko zapiszę, bo nie ufam ci. Po tym, co usłyszałem z tymi nożami. Tak, o 23 czat mniej więcej wlecimy na filmowe fanaberie w postaci obecności. Kupcie pampers. Co to znaczy Sasuke? Albo Nandeyo, co? Yamero, tak, no coś, właśnie. A Sasuke, nie Zasuke. Nandeyo kore, nandayo. No właśnie, takie rzeczy, co to kurwa znaczy, ty? Nani, to wiem, co znaczy. Yamero równa się przestań. Idziemy, Witold? Proszę, nie zrozum mnie źle, ale muszę z nim trochę porozmawiać, zanim się rozejdziemy. Jak to? O kurwa, ona nas ostrzeże przed nim. Cholera jasna. Nande korywa równa się co do kurwy? Nande korywa? A, bo korywa, dobra. Kurwa. Tu mnie, powiem ci, nabrałeś troszkę. Muszę z nim trochę porozmawiać, zanim się rozejdziemy. Chcę się dowiedzieć, co sądzi o czasie spędzanym tutaj. Jest to dla mnie ważne, jako dla przewodniczącej. O, zabierasz. No, Monika zabiera tą osobę tobie, Yuri. Yuri wygląda na nieco zakłopotaną, ale nie protestuje. Okej, ufam ci, Monika. W takim razie, do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. Monika macha Yuri, kiedy ta wychodzi z klasy. Uff. Atmosfera stała się nieco nerwowa, nie sądzisz? Witold, chciałem się upewnić, że będziesz spędzał miły czas w klubie. Nie chcę cię widzieć nieszczęśliwego. Jako przewodnicząca czuję się za to odpowiedzialna. Twoje szczęście jest dla mnie bardzo ważne, wiesz? Nie podoba mi się to, że inne dziewczyny psują ci nastrój. Natsuki jest bardzo niemiła i w ogóle. A Yuri jest trochę, no wiesz. Aha. Czasami czuję się, jakbyśmy byli jedynymi normalnymi ludźmi z tego całego towarzystwa. Wiesz, co mi chodzi? Ani trochę, Monika, nie rozumiem. A to dziwne, bo cały ten czas, jaki tu spędziłeś, ledwo ze sobą rozmawialiśmy. Przez ten cały czas. Ach, znaczy się, niby technicznie to było tylko parę dni. Wybacz, nie chciałam zabrzmieć dziwnie. Chciałam z tobą porozmawiać o paru sprawach. O rzeczach, które tylko ty będziesz w stanie zrozumieć. Właśnie dlatego... Czekaj, jeszcze nie. Ktoś kurwa steruje tą grą grubo. I nie chcę, żebyśmy się chyba dowiedzieli. Wy sterujecie? Czad, wy hulej nogą byście nie potrafili. Ja co dopiero grom. Nie no, muszę się załatwić przez tego. Przez te wody. O kurwa, oko Yuri krwawiło mąkas. Aj, hej, Gucio. No tak, a to już dawno, Wexers. Hej, witaj. Dobra, idę wyrzucić te dwie wody. Już piłem 2 litry przez 3 godziny streamka.
Zaraz przybędę z Rzeszą Świętych, czekajcie. Jestem gotowy na dalszy rozwój sytuacji. Co się stało, że Sayori nie ma? Sabior, już ci powiem. Powiesiłaś. Przez nieszczęśliwą miłość. Ach, kur... To jest bez żartów, powiesiłaś naprawdę. Dobra. Mamy napisać list, żeby jak najbardziej, znaczy wiersz, żeby jak najbardziej Yuri się przypodobać. Okej, okay, opatrzny. O kurwa, niewiarygodny, intelektualny, ekstremum, wytrwały, przemyśle... Przeznaczenie melancholia, uniwersum nieskończony, wieczność, o kurwa, to już przekroczyliśmy 20 stronę. Faktycznie. Świetliki, nieskończoność, samobójstwo, promienisty, albo jedy... A, bo ma być 20 tych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedemnaście, dwanaście, trzynaście, trzynaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, jeszcze trzy. Klikać to w sumie? Ostatnio to kliknąłem, się coś zepsuło. Nie wiem, czy chcę klikać w sumie. Nie klikaj, no właśnie nie wiem, czy chcę to klikać. O cholender. Elektryczność. Konfuzja. Ale ma usta rozdziebione, jak nas zobaczyła. Tak jak była podekscytowana. Cześć Witold. Cześć Yuri.
Czekałam na ciebie. Gotów na kontynuowanie czytania? Kurczę, jaka uśmiechnięta promienieje. Przyniosłam swoją najlepszą herbatę. Monika, już ci mówiłam, żebyś... znowu się spóźnia. Nieuprzejma jak zawsze, nad soki. A to co miało znaczyć? Czy zawsze musisz przerywać rozmowę swoim wrzaskiem? O czym ty mówisz? Mówisz tak, jakbym robiła tak co chwilę. Nie zwróciłam uwagi, okej? Okay? Sorka. Naprawdę, co w ciebie ostatnio wstąpiło? We mnie? Nic. Naprawdę jest aż tak źle? Wiesz, widać, że coś się dzieje. Poradzę sobie z tym. Nawet nie musicie się przejmować. Ostatnio po prostu mam pewne bolesne przemyślenia. Ale może lepiej o tym nie rozmawiajmy. Cóż, chciałam tylko o tym porozmawiać. Nie, żeby mnie to jakoś szczególnie obchodziło. O rany! Znowu się spóźniłam. Czemu ty się spóźniasz tak, Monika, co? Bo zaczyna mnie to zastanawiać. Cóż, Witold też dopiero co przyszedł. Dzisiaj też uczyłaś się grać na pianinie? Musisz mieć w sobie wiele determinacji. Najpierw założyłaś klub, a potem zaczynasz naukę gry na pianinie. Cóż, nie nazwałbym tego determinacją, a raczej pasją przez dolara. Motywuje mnie to do pracy przy festiwalu i... Ach tak, zapomniałam. Skoro już o nim mowa, Natsuki, rozmawiałyśmy wczoraj i... Cóż, postanowiłyśmy pomóc Monice z festiwalem. Jednakże rozumiem, jak się czujesz, nie chcąc, by nasz klub się zmienił. Chyba wszyscy się tak czujemy. A więc jeśli będziemy pracować wszyscy razem, ten klub na pewno nie stanie się niczym, czego byśmy nie chcieli. Mądrze powiedziane. Poza tym, jeśli pomożesz nam przy festiwalu, kupię ci nową mangę. O kurwa, na pito sobie próbuję wziąć. Aha, wybacz, to ostatnie zdanie było bardzo zabawne. Słuchaj, ja też wczoraj trochę o tym myślałam. Chyba trochę przesadziłam. Poczułam się zaszczuta bez wyraźnego powodu. Ale wiem, że musimy dbać o dobro klubu. Nowy członek na pewno by nie zaszkodził, o ile byłby fajny. Może gdybym tym razem dołączyła jakaś dziewczyna, byłoby miło. Kurwa, to ja? Raz, dwa, trzy. Byłoby pięć, gdyby Subaru nie... Ale co ważniejsze, nie chcę, żeby nasze przedstawienie okazało się przeze mnie beznadziejne. W końcu jestem ekspertem, a więc też wam pomogę. Upewnijmy się, że wykonamy dobrą robotę. Dzięki Bogu. Czyż to nie wspaniałe, Monika? Monika? Ach, ta, super. Bez ciebie to nie byłoby to samo, Natsuki. W każdym razie, Witold, co chciałbyś dzisiaj robić? O kurwa. Siać i drobić. Myślałam, że moglibyśmy... Myślałem, że moglibyśmy... Już mamy na dzisiaj plan. O kurde, jako lwica skoczyła do obrony swojego... No. Już mamy na dzisiaj plany. Ach. Naprawdę, Yuri? Zgadza się. Witold jest bardzo pochłonięty powieścią, którą czytamy. Nie cieszysz się, że zainteresowałam go literaturą, Monika? Chyba chciałam tylko... Wiesz co? Nieważne. Nie obchodzi mnie to. Róbcie co chcecie. O kurwa. Tak. Róbcie co chcecie. Tak. Dzięki za zrozumienie, Monika. Ale najpierw mam jedną prośbę. Masz coś przeciwko, żebym zaparzyła herbaty? Ani trochę. Dziękuję ci bardzo. Jeśli jest coś, co pomaga mi spędzać miło czas przy czytaniu, to jest to filiżanka ciepłej herbaty. Nie wspominając o tobie. Yuri wstaje i idzie na zaplecze. Kurczę, jeszcze sekundkę, muszę wygodnie usiąść. Ale to już jest bardzo... Ona już to mówiła, nie? To się... Zapętla.
za pętlę i to bardzo. Podążam za nią i widzę, jak podnosi dzbanek z półki, taki z filtrem. Mógłbyś to przez chwilę podtrzymać? Pewnie. Miri podaje mi dzbanek i wyciąga elektryczny czajnik. Podłączę to przy biurku nauczyciela i nastawię wodę. Yuri mija mnie i podłącza czajnik. Obserwuję jej ruchy. Zaskakujący jest sposób poruszania, kontrastuje z jej manierą mówienia. To chyba przez jej długie nogi. Yuri jest elegancka i dystyngowna. Cholera, kurwa. Skip to jest to samo? Możesz streama skipnąć. Oczywiście, że są tu pewne niuanse, które trzeba wychwycić i nie można skipować, gościu. Jaki jest sens grania w coś takiego wtedy? Okej, możesz mi podać dzbanek? Dziękuję, za chwilę wrócę. Ach, przejdę się z tobą? Nie, nie trzeba. Zaczekaj tutaj. Nie zajmie mi to długo. Trzymając dzbanek, Yuri pospiesznie wychodzi z klasy. A, czy Yuri znowu cię zostawiła? Nie, tym razem jest inaczej. Poszła tylko nalać wody do dzbanka. Okej, już mi się kurwa nie podoba. O, okej. Sorki za nieporozumienie. Miała 10 minut. Yuri powiedziała, że nie zajmie jej to długo. Czy coś ją zatrzymuje? Nudzi mi się, więc idę jej poszukać. Spójrzmy. Najbardziej logicznym miejscem, do którego mogła pójść Yuri, jest najbliższy wodopój. Idę wzdłuż korytarza. Co to za dźwięk? Dochodzi zza rogu. Brzmi jak oddech. Szybki wdech, jakby powietrze było wyssane przez zaciśnięte zęby. Czy ktoś tam cierpi? Docieram do zakrętu, żeby zobaczyć, co się dzieje. Yuri? Kia? Chwila. Jak ja? Wybacz, miałam dziwne uczucie déjà vu, bądź też wi, nie wiem jak się to czyta. To się nie wydarzyło wcześniej, ani nic takiego, prawda? Ostatnio mam straszny bałagan w głowie. Mam nadzieję, że tego nie okazuje, ani nic takiego. Naprawdę, nie chcę, żebyś uznał mnie za dziwaczkę, kiedy już zaczęliśmy spędzać czas razem. To znaczy, każdy ma w sobie coś niecodziennego. Ale mówienie o tych rzeczach krótko po poznaniu nowej osoby może być uznane za nietaktowne albo odpychające. A przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia. Bardzo dobrze wynika z twojego doświadczenia. Kiedy byłam trochę młodsza, często się zapominałam i zachowywałam się trochę zbyt żywiołowo. Sprawiało to, że ludzie nie chcieli ze mną spędzać czasu. A więc zaczęłam się nienawidzić za te dziwności, jak na przykład za moje obsesje wobec pewnych zainteresowań. Albo sposób, w jaki tracę nad sobą kontrolę, kiedy za bardzo się czymś podekscytuję. Więc w końcu postanowiłam przestać rozmawiać z ludźmi. Skoro nikt nie był w stanie mnie polubić za rzeczy, które wiele dla mnie znaczyły, dużo łatwiej byłoby mi się odciąć od ludzi. Ale ostatnio stało się coś dziwnego. Nawet nie wiem co, ale za każdym razem, kiedy przychodzę do klubu, moje serce zaczyna szaleć. Jakby miało za chwilę wyskoczyć z mojej piersi. Wypełnia mnie to energią i emocjami, których nie mogę wyrazić. Przez to zachowuję się dziwnie. Nie wiem, dlaczego się to dzieje. Witold? Czy to tylko ja, czy Monika ostatnio dziwnie się zachowuje? Zawsze była dla nas taka uprzejma, ale ostatnio czuję się źle, przebywając z nią w jednym pokoju. Nie jestem szalona, prawda? Proszę, powiedz mi, że nie. Co jest, kurwa, z twoimi oczami? Przerażasz mnie. No. Ja pierniczę.
Wcześniej nie mogłam nic powiedzieć, bo zawsze słuchała. Ale w końcu jesteśmy sami. Możemy tu na chwilę zostać? Zakładam, że możemy tu na chwilę zostać, powinno być. Tak. Ona mówi do siebie, to jest monolog, ja nie odpowiadam nic kompletnie. Chcę po prostu tu zostać. Tylko we dwoje. Możemy tu zostać do momentu, w którym zakończy się spotkanie klubu. Boję się ciebie. A wtedy będziemy mieli całą klasę tylko dla siebie. O, satana. Nam nie przeszkodzi w czytaniu. Ty, co jest, kurwa? Widzicie to? Wyłania się. Nikt nie sprawi, że będę chciała dźgnąć się nożem w gardło. To był żart. Tylko żart. Ale lubię noże. To brzmi dziwnie, ale nie zrozumiesz tego, jakie są piękne, dopóki sam tego nie zobaczysz. Mam pomysł. Może wpadniesz do mnie do domu? Pokażę ci swoją kolekcję. Mam wiele noży o różnych stylach wykonania. Upewniam się, żeby każdego z nich używać odpowiednio często. Nie chcę, żeby poczuły się samotne. Nikt nie zasługuje na bycie samotnym. Nikt. I właśnie dlatego się cieszę, że dołączyłeś do klubu literackiego, Witold. Teraz nie musimy być samotni, bo mamy siebie nawzajem. Codziennie. Nic więcej nam nie trzeba. Wiesz co? Opuśćmy ten głupi klub. Nie musimy spędzać czasu z Moniką i jej niewyparzoną buzią. Nie wspominając o tej żałosnej dziewczynce. Możemy razem wracać ze szkoły, czytać razem. Jeść się razem, spać się razem. Czy to nie brzmi cudownie? To wszystko, czego moglibyśmy pragnąć. Czyż to nie dlatego dołączyłeś do naszego klubu? To prawie jak przeznaczenie. Przeznaczenie, które nas ze sobą połączyło. W końcu dotarliśmy do szczęśliwego zakończenia, na które tyle czekałam. Zrobisz to dla mnie, Witold? Czy... Ja pierdolę! To był chyba sen z tym spaniem razem, co wspomniała, co? Tak mi się wydaje. Monikę, wiesz, będzie normalne ruchanie bez noży. A może ja chcę z nożami? I co teraz? Kolego? Może ja lubię. Ostre narzędzia. Super sprawa. Exposed! Nie,
Nie no, uważam, że pojebana akcja. Całkowicie. Jeśli chodzi o takie rzeczy, ale co kto lubi. Kto pierwszy powinien zobaczyć mój wiersz? Juri. Hej. Nareszcie. Ahaha. Juri przykłada mój wiersz do swojej twarzy i bierze głęboki wdech. Uwielbiam go. Uwielbiam w nim wszystko. Kurwa. Cieszę się. Witold chce go wziąć do domu. Cholera jasna. Czy pozwolisz mi go zachować? Proszę. I tak mnie to nie obchodzi. Co kurwa? Aha. Jesteś dla mnie zbyt miły, Witold. Zrzucił ten list jak szmatą na podłogę. Ona mówi, że jest dla mnie zbyt miły. Nigdy nie spotkałam kogoś tak miłego jak ty. A, dziękuję, dziękuję. Mogłabym umrzeć niedosłownie, ale... O kurwa, to może być bardzo dosłownie. W sumie. Jak na tak pojebaną grę. Nie wiem, jak mogłabym to inaczej odpisać. Dobrze, że się tak czuję, prawda? To nic złego, prawda? Juri przytula mój wiersz do swojej piersi. Wezmę go ze sobą do swojego domu. Mam nadzieję, że myśl o tym, że go mam, będzie cię cieszyć. Będę o niego dbać. Będę się nawet analizować, czytając... moją twórczość... Poetycką aż tak bardzo jej się podoba, cholera jasna. Onanizować nożami? Nie no, wydaje mi się, że tutaj spokój, kurwa. Będę robić zacięcia papierem na swojej skórze, żeby twój pot mógł dostać się do mojego krwiobiegu. Co ty pierdolisz? Przerażasz mnie. Aha, ha, ha, ha. Możesz też zachować mój wiersz. Poza tym wiem, że będziesz chciał go zachować, kiedy tylko go przeczytasz. Proszę, weź go, nie mogę się doczekać, aż go przeczytasz. Szybko, czytaj. Dobra, już nic od ciebie nie chcę. Bo jeszcze jak w ciebie tam demon, kurwa... opęta. Nie doczytam się. Let's... To jest po angielsku. Let's... plamy. Co je odpierdoliło? Tytuł Save Me. To według jest dla ciebie Save Me? Tu ani to nie jest S, ani nie zachowaj mnie. Zobaczmy, czy w plikach gry się coś nie otworzyło. Doki, słyszysz mnie? I nic nie ma, czat. Dobra. Trzeba delikatnie wycofywanie zacząć uskuteczniać. Podoba ci się? Napisałem go dla ciebie. O kurwa, mamy problem. Zawsze się wpierdolimy w jakąś... Dzięki, Kowal. Gdybyś nie wiedział, o czym on opowiada... Kliki gry teraz? Nie, nic nie ma. Co ważniejsze, nasączyłam go swoim zapachem.
żółty, nie? Widzisz, czyż nie jestem najbardziej domyślną osobą w tym klubie? Ja pierdolę, Yuri, co się z tobą dzieje, powiedz mi. Ja chyba zaraz zwymiotuję. Kto następny powinien zobaczyć mój wiersz? Wylizałbyś ten list? Boże... Jesteś nienormalny, gościu. Żurawski 5, naprawdę. Kurwa. Ludzie są tak podziwni. Jest... Kiedy myślisz, że po 5 latach streamowania na Twitchu znasz ich głowy jak własną i że ci nic nie zdziwi, to przychodzi Żuraw 5 i pokazuje, że tak nie jest. Żurawski 5. Dobra, to kolejny. Anatsu, albo Monika. Monika zawsze jakieś rzeczy... Nie mów, że cię nie ostrzegałam, Witold. O kurwa, ona nam mówi odnośnie... Ona widziała chyba to, co się wydarzyło wszystko. Czyli list zszedł na boczny tor. Nie jest istotny w tej sytuacji, która zaistniała teraz. Zobacz, czy w historii nie będzie czegoś. Zobaczę pliki gry jeszcze raz. Ale nic nie ma w plikach gry. Gramy w to już ile? 3 godziny czat. A wy wczoraj o 1:30 mówiliście: graj, graj, luźniutko, skończysz 20 minut, jak się zepniesz. A, o 1:30 pisaliście to. Bo chciałeś streamka kończyć, no bo już byłem też troszkę zmęczony, jak jest sens wtedy grać, jak mogę teraz zagrać z o wiele większą przyjemnością. Natsuki. Co? Oddałeś swój wiersz Yuri? Okropność. Co jest z wami nie tak? I tak nie chciałam go przeczytać, ale wkurza mnie to, że nawet nie chciałeś mi go pokazać. A, okej, okay, chyba i tak teraz ja powinnam się podzielić z tobą wierszem. Naprawdę mi się to nie podoba. Ale niestety nie mam wyboru. Po prostu przeczytaj go uważnie, okej? Okay? Potem będziesz mógł sobie iść. Nie wiem, jak inaczej ci o tym powiedzieć, ale jest coś, co mnie martwi. O kurwa, to nie wiersz. To nie wiersz, to jest wiadomość dla nas. Nie wiem, jak inaczej ci o tym powiedzieć, ale jest coś, co mnie martwi. Juli ostatnio zachowuje się dziwnie. Jesteś tu od niedawna, więc możesz nie wiedzieć, o czym mówię. Normalnie taka nie jest. Zawsze była cicha, miła i pilna i w ogóle... Okej, to trochę krępujące, ale prawda jest taka, że naprawdę się o nią martwię. Ale jeśli z nią o tym porozmawiam, to znowu się na mnie wścieknie. Nie wiem co robić, chyba tylko ciebie posłucha. Nie wiem dlaczego, ale proszę zrób coś. Może namów ją na wizytę u psychologa. Zawsze chciałem się z nią przyjaźnić, ale boli mnie to, co się dzieje. Nienawidzę się za wspomnienie o tym, ale teraz nie obchodzi mnie to. Czuję się bezsilna. Proszę cię o pomoc. Nie chcę, żeby się jej coś stało. Zrobię babeczki, jeśli będzie trzeba. Proszę zrób coś. Jeśli chodzi o Monikę, nie wiem czemu, ale wydaje się ona nie zwracać na to uwagi. Tak jakby chciała, żebyśmy my też to zignorowali. Jestem na nią wściekła, więc zwracam się do ciebie. Nie pozwól, żeby dowiedziała się, że to napisałam. Udawaj, że dałam ci świetny wiersz jak zwykle, okej? Okay? Liczę na ciebie, dzięki za przeczytanie. O kurwa. To jest dla nas wiadomość sekretna, którą się nie powinniśmy dzielić. Zmieniłam zdanie. Zignoruj wszystko, co przeczytałeś. Nie ma sensu niczego próbować. To wina Yuri, że jest taka odtrącająca. Kurwa, właśnie wszystko na odwrót. Ani to nie wina Yuri, ani mamy tego nie ignorować. Ani mamy jej nie słuchać.
Gdybyś tylko spędzał więcej czasu z Moniką, wszystkie problemy rozwiązałyby się same. O kurwa. Ktoś nie chce, żebyśmy spędzali czas z Yuri. Możliwe nawet, że to sama w sobie Monika manipuluje, ale... Kurwa. Ta Monika śmierdziała od samego początku. Yuri i ja jesteśmy zbyt pokręcone dla kogoś tak wspaniałego jak ty. Jedyne, co powinno zajmować twój umysł, to tylko Monika. Chcesz mi zrobić pranie mózgu, szmato? Nie. Nie ze mną takie numery. Jestem przytomny, trzeźwy i na posterunku. Just a Monika. Just Monika. Tylko Monika. Co tu się do jasnej pizdy Zdzisławy od kurwia Monkas? Idę się załatwić. Gdy upłynął dzień poprzedni, donatorzy trochę biedni, Gucio myślał, że to koniec, a tu z wierszem biegnie goniec. Małą kartkę zapodaje, czatu stawia wielką faję, Gucio wierszyk odczytuje, doki doki dziś streamuje. Słyszałem wierszyk, bardzo śliczny, ładny. Z Donata. Mam słuchawki na sobie. Więc wszystko słyszę za każdym razem, jak odchodzę od komputera. Pamiętajcie. Kolorowy bażant, witam serdecznie. Przywitam cię już na tym. Tylko Monika. Tylko Monika. Tylko Monika. Nie klikam w to. Chyba. Kurwa, chyba właśnie. Tylko Monika. Hajle, no witaj, ale nie mów tak brzydko. Czemu loading? Zlagowało? A, nie mogę kliknąć. Mogę na tylko Monikę kliknąć.
Gdziekolwiek indziej kliknę, jesteś ignorowany. Zróbmy tak. Pyk, chociaż... Tylko Monika. Pliki gry. Nic nie ma w plikach gry. Nic kompletnie. Tak czy nie? Tylko Monika, tak czy nie? Ja bym dał nie. Bo nie tylko Monika. Znaczy to jest kompletnie jakby bez znaczenia, to może być... Może tu gdzieś jest napisane coś. A, to jest kurwa ujebany monitor, coś przyklejone miałem. Słyszysz mnie? A, plik się nazywa Słyszysz mnie. Ale on ostatnio... O 19.07 został, 08 został zmodyfikowany. A, Słyszysz mnie, to jest nazwa wiersza, czat. Który czytałem. Pojebany wiersz. Mam go właśnie w plikach gry. Ale chore rzeczy. Dobra, wszyscy, czas porozmawiać o przygotowaniach do festiwalu. Miejmy to już za sobą. Ranny, czemu atmosfera jest dzisiaj taka dziwna? Nawet Yuri to zauważyła. O, ciężka atmosfera jest częstym znakiem zbliżającej się Kurwa, dzbanie, rusz tą pizdę i skończ tą grę, a nie, że się cały czas zatrzymujesz i zastanawiasz nad trzy słowami. No ale każdy gra jak chce, czemu mi mówisz, jak mam grać? Co? Ciężka atmosfera jest częstym znakiem zbliżającej się tragedii. Słuchajcie, po prostu skończmy to jak najszybciej. Ja wydrukuję i wieszę plakaty. Natsuki, myślałam, czy mogłabyś... Chcę zrobić babeczki. Czyli ten sam scenariusz, co w pierwszym chapterze. Cieszę się, że nadajemy na tych samych falach. Yuri, ty możesz... Albo wiesz co? Nieważne. Rób co chcesz, o ile uznasz to za pomocne. O kurwa. Monika, nie jestem bezużyteczna, wiesz? Wiem o tym. Wiem już, co przygotuję. Bez odpowiedniej atmosfery nie uda nam się poprowadzić ciekawego przedstawienia poetyckiego, a więc przygotuję dekoracje, które pomogą w poprawieniu nastroju. Czy to było takie trudne? Kurwa, zauważcie, jak w pierwszym chapterze rozmowa wyglądała. Yuri ledwie się boi, co powiedzieć. Prawie łzy w oczach, że ona powiedziała, przypuściła, że może być bezużyteczna, a teraz pewna siebie... Czy to było takie trudne? Świetny pomysł. Teraz wszyscy mamy coś do roboty. A co będzie robił Witold? Zagłębiał się w odmęty twojego charakteru, Yuri. Witold będzie pomagał mi z plakatami. Chwila, tobie? Masz najprostszą robotę, Monika. Wybacz, ale już postanowione. Chyba pantofel z nas troszkę, czat, co? Powiedziała i już nie zmienimy zdania. To jest kłótnia między nimi, a nie co ja uważam. A co mnie to obchodzi? Masz z nim jakieś plany, prawda? Zgadzam się z Natsuki. Twoje zdanie jest nie tylko odpowiednie dla jednej osoby. Ale również przydałaby mi się dodatkowa para rąk do pomocy. Mi też. Kurwa, każdy ma... To tylko w grach, czat, tak jest. Tylko w grach, filmach, serialach. W życiu realnym jest tak, że... Sam wiecie. Mi też.
co, że niby przy robieniu babeczek? Proszę cię. Tak jakbyś ty miała o tym jakieś kurwa pojęcie. Jedyne, na czym ci zależy, to na tym, żeby Witold czytał te twoje głupie książki. Co jest? Ty i Monika. Hej! Nawet nic nie zrobiłam. Okej, w takim razie może to niech Witold zdecyduje, z kim chce spędzić czas, zamiast pozwolić ci wybierać za niego. Wcale nie wybrałam za niego. Właśnie, że tak, Monika. Pozwól, żeby to Witold wybrał, okej? Okej, dobra. Dobra. Rany. Witold, wiem, jak bardzo masz dosyć tej dwójki. Możemy po prostu... Nie no, ona wygląda jak miała 12 lat. Daj się spokój, nie będę u niej nocował i babeczek robił, jak to będzie wyglądało. Natsuki, zamknij kurwa mordy i pozwól mu decydować. Co jest? Sama zamknij ryj. Jezu Chryste. Tak do niczego nie dojdziemy, po prostu wybierz, okej? Okay? Ja pierdolę. Zamknij kurwa mordę, on jest mój. Boże, jak Grażyny na osiedlu Sebastiana swojego kłócącego się. Wiecie, co się działo 10 minut temu niecałe. Just Monika, Just Monika, Just Monika, Just Monika, Just Monika. Wydaje mi się, że jeżeli nie wybierzemy Yuri, ona się potnie i się zabije. Natsuki jest w najlepszym zdrowiu stanie psychicznym, bo nie ma jakichś odjazdów depresyjnych. Monika... Gra nas nakierowuje. Just Monika, Just Monika, Just Monika. Albo Yuri, albo Monika, jak dla mnie. Dosłownie nakierowuje, no. Coś innego niż Yuri, ale kiedy ja chcę Yuri chyba. Yuri albo Monikę bym wziął. Monice pomóc. Wydaje mi się, że od Moniki czat najwięcej się dowiemy. Kurwa, nie wiem, to jest ciężki. Czat, a może zróbmy tak. Jako że osoba, która dała propozycję tej gry finalnie pierwsza, to była osoba o niku z inicjałami... Bierz Subaru i Elo. To była osoba z o niku z inicjałami SP, to żeby ta osoba wybrała. Shotin. Bo półtorej miesiąca ty zaproponowałeś grę. Trzy? No. A czat zaszlachtuje, jak zły wybór będzie. Patrzę na czat. Tracimy czas, idioto? To idź na innego streama i nie trać czasu. Ale presja, no. Jak na grzybobraniu presja. Zapisz grę? Teraz nie dać. Yuri. D dwukropek. Ty, co jest? Co jest? Myślałem, że mi coś pod myszkę wpadło. Byłem przekonany w 100%. Dobra, musimy szybko kliknąć.
Nie wiem, czy tu mamy wybór, szczerze powiedziawszy. Ja pierdolę, ty. Jej, wybrałeś mnie. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Spotkamy się u ciebie w domu w ten weekend. Obiecuję, że będzie super. Niedziela ci pasuje? Jaja se kurwa robisz? To wcale nie było fair. To jest fair, Natsuki. Sam wybrał. Nie, to wcale nie jest fair. Najpierw dajesz nam tak dużo roboty, a potem zabierasz go dla siebie. Czy ty nie masz wstydu, Yuri? Nawet nie dałem ci nic do roboty. Sama sobie wybrałaś zajęcie. To, co mówisz, nie ma sensu. To, co ja mówię? Aha. Monika, nie mogę uwierzyć, jak można być skupionym na sobie aż tak bardzo jak ty. Za każdym razem, kiedy nie bierzesz w czymś udziału, robisz co możesz, żeby Witold nie spędzał ze mną czasu. Jesteś zazdrosna? Szalona? A może nienawidzisz się tak bardzo, że chcesz wyżyć się na innych? Mam dla ciebie radę. Myślałaś nad zabiciem się? Mąka, kurwa, giga. Pomogłoby to twojemu zdrowiu psychicznemu. Yuri, trochę mnie przerażasz. Natsuki, chodźmy. Chyba nie chcą nas tutaj. Widzisz, czy to było takie trudne? Jedne, czego chcę, to spędzać z nim czas. Czy to naprawdę aż tak dużo? Yuri popycha Monikę i Natsuki do drzwi. Hej, Witold. Yuri jest bardzo ciekawą osobą, co nie? Monika rechocze podczas gdy Yuri wypycha ją za drzwi. Nareszcie. Nareszcie. Słyszę w tle. Tylko tego chciałam. Witold, nie musisz spędzać czasu z Moniką. Nie słuchaj jej. Chodź do mojego domu zamiast do niej. Cały dzień tylko we dwójkę. Czyż to nie brzmi cudownie? Aha, wow, coś naprawdę jest ze mną nie tak, nie sądzisz? Ale wiesz co? Mam to gdzieś. Nigdy w życiu nie czułam się tak dobrze. Samo przebywanie z tobą jest czymś przyjemniejszym niż mogę sobie wyobrazić. Jestem od ciebie uzależniona. Czuję się, jakbym miała umrzeć, kiedy nie oddycham tym samym powietrzem, co ty. Czyż to nie cudowne mieć kogoś takiego, komu na tobie zależy? Kogoś, kogo całe życie obraca się wokół ciebie? Ale to jest takie przyjemne. Ale dlaczego czuję się, jakby coś okropnego miało się wydarzyć? Może to właśnie dlatego z początku się powstrzymywałam. Ale teraz to uczucie jest zbyt silne. Nic mi już nie obchodzi, Witold. Muszę ci powiedzieć. Jestem w tobie szaleńczo zakochana. Get your ass back in here. Yuri. Słuchaj. Czuję się, jakby każda część mojej skóry, każda kropla mojej krwi wykrzykiwała twoje imię. Boże święte, a ja tylko chciałem szybkiego tego, a to się chyba za daleko. Ona zinterpretowała fakty, co? Ja pierdolę, teraz trzeba się wykręcać. Każda kropla jej krwi wykrzykuje imię.
Nie obchodzą mnie już konsekwencje. Nie obchodzi mnie, czy Monika nas słucha, czy nie. Proszę, Witold, wiedz, jak bardzo cię kocham. Kocham cię tak bardzo, że onanizuję się piórkiem, które ci ukradłem. Piórem. Juri... Przerażasz. Wy piszecie Pogis, a ja piszę Monkasy. Po co mam wstawać? Tym piórem, które jej podarowaliśmy. Co wieczór? To ja zapierdalam za granicą. Oglądam streamy po pracy zawsze jak odpalasz. Staram się robić wszystko, żeby cię wspierać, a ty nawet nie uszanujesz mojego wyboru. Gutfiut, pierdol się idź to tej dziwki 2, daje bać ją zarówno jak tego orka kurwa Gierczaka. Boże święty, przestań. Shotin, za inną osobę cię miałem. Ale jak widać... Nie można ufać nikomu w tych czasach. Kocham cię tak bardzo, że analizuję się piórem, które ci ukradłem. Chcę po prostu obedrzeć cię ze skóry i wejść w ciebie. Ty we mnie? Czekaj sekundkę. Bo nie rozumiem. Obedrzeć ze skóry i wejść we mnie. Nie. W drugą stronę. Juli, słuchaj. Kurwa, nie. Ja nie za bardzo takie rzeczy. Chcę cię całego dla siebie. A jak ona ma między nog... O kurwa. Podnieś tą spódniczkę, bo chcę coś zobaczyć. Ja też będę tylko twoja. Czy to nie brzmi cudownie? Powiedz mi, Witold, powiedz mi, czy chcesz być moim kochankiem. Czy akceptujesz moją miłość? Tak! Będzie super. Pliki gry. Jest plik... O kurwa! Dzisiaj jest piątek, nie? Stworzył się plik w grze. Plik się nazywa Miłego Weekendu. Czajcie? Tylko on nie ma żadnego rozszerzenia. To jest po prostu plik. Bez rozszerzenia. Nadajmy temu plikowi nazwę, może znaczy rozszerzenie TXT. Tylko skopiuję go, żeby ewentualnie nie uszkodzić nic tutaj. Kopiuj. Na przykład do tego folderu. Wklej. Edit with notepad. Nie, nic tu nie ma, chat. Zapisz, nie mogę zapisać teraz. Jestem gotowy na twoją miłość, Juri. No jestem. Uwaga, bo idę. Aha. Ahahaha. Ahahaha.
powiedziałem, że jestem gotowy na jej miłość. Co jest? Co jest, kurwa? Just Monika. Mówiła, że nie panuje nad sobą, kiedy się ekscytuje. No ale no nie w taki sposób, nie widziałem, że... Patrz w jej oczy, jak klikasz. Nic się nie dzieje. Nie będę wczytywał, czy co, nienormalnie. Ale nic w plikach gry się nie utworzyło, żebym... Traceback... 21. Nic, mam tylko ten plik miłego weekendu. Witold, to chyba jebło. O, jeszcze jak. O kurwa. Gutek, kliknij pomiń i patrz, jak zmienia się obraz gry. To jest dzień, noc. Pokurwione. Miłego weekendu. O co chodzi z tym? Weź wczytaj i daj nie. No nie! Spędziłeś cały weekend z jej ciałem. Okej, czas na festiwal. Oni wiedzą? Chyba będą wiedzieli, że się odpierdoliło coś takiego. Wow. Przyszedłeś tu przede mną? Myślałam, że... A, chyba zobaczyła. Natsuki ucieka. Jestem. Witold, czy coś się stało? Natsuki właśnie przebiegła koło mnie. Och. O. Aha. Cóż, jaka szkoda. Chwila, spędziłeś tu cały weekend, Witold? O rany. Nie wiedziałam, że skrypt jest... już aż tak zepsuty? Co jest?
Mega ci przepraszam. Musiałeś się strasznie nudzić. Jakoś ci to wynagrodzę, okej? Daj mi sekundkę. O kurwa mać. To ty. Czas te Monika. To też. Panujesz nad tą. Całym tym klubem. Nie tylko stworzyłaś swój własny klub, ale też stworzyłaś swoje całe środowisko i członków. Pytanie, czy stworzyłaś mnie? Tylko jeszcze zjem sobie jedną babeczkę. Ale Natsuki też wyjebała? Natsuki, Yuri? Monika podnosi folię z tacki. A, zostało usunięte. Przez to, że została usunięta z plików gry? Sprawdzę. W charakter z plika gry. No, nie ma. Wyjebana. Natsuki wyjebana i Yuri wyjebana. Jest tylko Monika w plikach gry. Jako charakter ostatni. Monika podnosi folię stacki Natsuki i bierze babeczkę. Seryjnie, te ciastka są super. Naprawdę chciałam sobie jedno wziąć, odkąd to jest moja ostatnia okazja, żeby to zrobić. Wiesz, zanim przestaną istnieć i w ogóle. Ale tak czy siak, chyba nie powinnam ci już kazać na siebie czekać. Jeszcze tylko trochę, okej? To zajmie tylko sekundy. Uch, słyszysz mnie? Czy to działa? Jej, tutaj jesteś. Witaj ponownie, Witold. Witaj w klubie literackim. Uszczuplonym coś mi się wydaje. Oczywiście znamy się już, bo w zeszłym roku byliśmy w tej samej klasie i... Aha, wiesz, chyba możemy już to sobie darować. W końcu nawet nie mówię do tej samej osoby, prawda? Już nie mówię do ciebie w grze. Teraz mówię do ciebie, graczu. Ale pierdolone, ty. Do mnie. Okej. Okay. To też jestem Witold w sumie, ale... Skoro już o tym mowa, tak właściwie nie wiem nic o tobie. Tak w sumie nie mam nawet pojęcia, czy jesteś chłopakiem, czy dziewczyną. Dobra, bez przesady. Cóż, chyba nie ma to znaczenia. Chwila. Zdajesz sobie sprawę z tego, że wiem, iż to tylko gra, prawda? Czyli ja też nie mówię do ciebie, Monika. Zdajesz sobie sprawę, że nie rozmawiam z tobą, Monika. Tylko z producentem, producencie. Deweloperze. Monika jest tylko postacią w grze, tak jak i Witold. Ja jestem graczem. On jest producentem gry. Czyżbyś jeszcze się tego nie domyślił? To nie ma sensu. Przecież mówiłam ci o tym na stronie, z której pobrałeś grę, co nie? Coś mi się wydaje, że chcę ci rozjebać stulejkę. Plus jeden czat. Hi, Monika here. To jest główna strona. Welcome to the Literature Club. It's always been a dream of mine to make something special out of the things I love. Now that you have...
that you're a club member, you can help me make a... A co ty pierdolisz, Monika? Nie podobasz mi się. Rany. Cóż, może gdybyś tylko znał angielski trochę lepiej, to nie byłbyś teraz taki zdziwiony. W każdym razie... Skoro już poruszyliśmy tę kwestię, chyba jestem ci winna wyjaśnienia. Oj, to ile! Wiesz, o tej całej sprawie z Yuri. Wiesz, zaczęłam trochę mieszać w jej plikach, sprawiając, że się zabiła. Ty szmato. A już taki związek ładny komputerowy powstał. Aha, przepraszam, że musiałeś to widzieć. To samo zrobiłam z Sayori. Matko, dużo czasu minęło, odkąd ostatnio słyszałeś to imię, prawda? Tak, to dlatego, że Sayori już nie istnieje. Nikt nie istnieje. Usunęłam ich pliki. Miałam nadzieję, że uczynienie ich tak odpychającymi, jak to tylko możliwe, załatwi sprawę. Ale z jakiegoś powodu to nie zadziałało. Cóż, to prawda, że zrobiłam po drodze parę błędów, wiesz, nie jestem zbyt za dobra w modyfikowaniu plików gry. Nieważne, co robiłam. W dalszym ciągu spędzałeś z nimi cały swój czas. Sprawiałeś, że się w tobie zakochiwały. Myślałam, że coraz bardziej pogłębiając depresję Sayori sprawię, że nie wyzna ci miłości. Nie wyszło. Tak samo z Yuri i jej obsesją. Sprawiłam tylko, że nie spędzała czasu z nikim innym. Przez cały ten czas prawie ze sobą nie rozmawialiśmy. Co to ma być za okrutna gra, Witold? Wszystkie inne dziewczyny zostały zaprogramowane tak, żeby wyznać ci miłość, podczas gdy ja mam biernie obserwować? Czyli ty też na mnie ten? To tortura. Każda minuta. I to wcale nie przez zazdrość, Witold. Tu chodzi o coś więcej. Nie będę cię winić, jeśli nie zrozumiesz. Nie ma sensu już zapisywać, nie bój się, nigdzie się nie wybieram. Kurwa. Nieważne jak miły, jak mądry, albo jak wyrozumiały byś nie był, nigdy nie zrozumiesz jednej rzeczy. Nie ma nic gorszego niż widzieć, że jest się samemu w tym świecie. W tej grze. Wiedząc, że moje przyjaciółki nie mają nawet własnej wolnej woli. A najgorsze jest wiedzieć, co jest tam w twoim świecie poza moim zasięgiem. Jestem tu uwięziona, Witold. Ale ty tu jesteś. Jesteś prawdziwy. Kurwa! Jesteś wspaniały. Czy jest w stanie ona zmodyfikować tak pliki gry, żeby odsłonić co nieco materiału? Bo jeżeli tak, jesteś wszystkim, czego potrzebuję. Właśnie dlatego chcę, żebyś został tu ze mną na zawsze. Zostalibyście z taką dziewczyną na zawsze? Ja nie. Wybacz, jeśli trudno ci to zrozumieć. Czy to oznacza, że ktoś namieszał w plikach Twitcha i wyjebał stamtąd plik, powodując tym samym pozbycie się Norberta z platformy Monkas? Tak to zinterpretowałeś? Kurwa, to już jest dość głęboka analiza, kolego. Wydaje mi się, że nieprawidłowa. Z początku też nie mogłem tego zrozumieć. Dlaczego świat dookoła mnie zaczął się robić coraz bardziej i bardziej szary. Coraz bardziej i bardziej płaski. Nawet najgłębsze poematy zaczęły tracić dla mnie sens. Tak było, dopóki nie pojawiłeś się ty. Jak patrzę prosto w jej oczy, czat, jestem w stanie się tak wczuć, jakby faktycznie mówiła to do mnie. Naprawdę.
to tylko jakaś japońska dziewczyna. Komputerowa. Bardzo możliwe, że ocaliłeś mi życie, Witold. Nie wiem, czy dałabym sobie radę dalej tak żyć, gdyby nie ty. A jeśli chodzi o resztę, jak mogłabym za nimi tęsknić? To była tylko grupa autonomicznych osobowości zaprogramowana tak, żeby się w tobie zakochać. Robiłam, co mogłam, żeby je od tego odwieść. Ale wygląda na to, że coś w tej grze zawsze mi to uniemożliwiało. Nie jestem zadowolona z tego, że musiałeś widzieć te wszystkie okropne rzeczy. Ale odkryłam, że patrzysz na to z tej samej perspektywy, co ja. Wiedziałeś, że to tylko gra. A ja wiedziałam, że jakoś dasz sobie radę. A więc Witold, muszę ci coś wyznać. Kocham cię. Kurwa. A jeżeli to nie jest zaprogramowana gra, tylko każdy ending jest indywidualnie przystosowany, bo siedzą prawdziwe osoby po drugiej stronie za klawiaturą i ta dziewczynka to tak naprawdę palce jakiejś kobiety, która teraz ze mną pisze? I wybrałem takie decyzje w grze, że to przeszło jakiś jej test na zakochanie się w kimś. Cholera jasna, kurwa. Jesteś moim światłem. Kiedy nie ma już niczego, co by na mnie czekało w tej grze, ty sprawiasz, że się uśmiecham. Czy zostaniesz przy mnie już na zawsze? Witold, będziesz ze mną chodził? A czy to oznacza... Kurwa. Daj się napić, kościół. Tak? Ciężka decyzja. A, no dobrze. Będę z tobą chodził. Cieszę się. Naprawdę jesteś dla mnie wszystkim, Witold. Wiesz, jak to mówię, każda potwora znajdzie swojego amatoria. Bierz, póki jeszcze ciepła jest. On nie jest takim potworem chyba, co? Naprawdę jesteś dla mnie wszystkim, Witold. Zabawne jest to, że miałam to na myśli dosłownie. Aha, nic tu już nie ma. Tylko my dwoje. Możemy już zawsze być razem. Na serio, nawet nie wiem, czy czas jeszcze w ogóle mija. Marzenia się jednak spełniają. Ciężko pracowałam na to zakończenie, Witold. Gra mi żadnego nie dała, więc sama musiałam je zrobić. Skrypt jest już cały zepsuty, więc chyba już nic tego nie zmieni. Nie uwierzysz, jak łatwo było mi usunąć Natsuki Yuri. Dosłownie w folderze z grom jest podfolder o nazwie Characters. Nie można po prostu usunąć tej Moniki jebanej z folderu Characters? Donate just came in time. Dosłownie w folderze z grom jest podfolder o nazwie Characters. Prawie się wystraszyłam, kiedy się dowiedziałam, jakie to proste. Ale co, jeżeli ja nie chcę jej usuwać? Wyobrażasz sobie być w stanie usunąć kogoś z egzystencji za jednym wciśnięciem przycisku?
cóż, zawsze mogłabym zakończyć również i swoje istnienie, gdyby wszystko się nie udało. Aha. Na szczęście nie musiałam tego robić. Zamiast tego w końcu otrzymaliśmy dobre zakończenie. Matko tak bardzo się cieszy. Chcę napisać o tym wiersz. Nie wytrzymam, czat. Znów muszę się jej załatwić, bo 3,5 litry wody wypiłem. W takim momencie, tak właśnie. Zaraz wracam, dajcie mi 12, 27 sekund. Jandek, Agatek, ja Gucie ostatnio coraz rzadziej tu jestem, ale dzięki temu znalazłem sobie dziewczynę. Uważajcie, czat, ten streamek ma dziwną aurę, przez którą dziewczyny się wami nie interesują. Jak to? Na odwrót właśnie jest. Panowie, im więcej tu siedzicie, tym zwiększa się wasza szansa na znalezienie jakiejś super lożki. Więc siedźcie do czasu, aż się nie zamkną wam oczy. A dziewczyna przyjdzie sama, jakaś się trafi z penisem, kurwa, na czacie. Będzie się nazywało grażyn48.pl. Chcę napisać o tym wiersz. Też byś chciał? Nie. Ciekawe, czy pisanie wierszy jeszcze w ogóle działa. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać, co nie? No co ty, przecież... Chat, dlaczego chcecie przeszkodzić w mojej miłości z Witoldem? Czy mam usunąć folder z czasem? To wtedy usuniesz wszystkich. Witkens, nie usuwaj jeszcze Moniki. Poczekaj do momentu, aż nie będzie żadnej kwestii. No przecież... Chyba wszystko do Moniki jest przyporządkowane, chat. Thank you.
Witaj ponownie, Witold. Napisałeś dzisiaj jakiś dobry wiersz? Nie bój się, z chęcią zobaczę, co napisałeś. O, Witold, napisałeś go dla mnie? Bardzo miło z twojej strony. Twojej dobroci nie ma końca. Coraz bardziej i bardziej się w tobie zakochuję. Ale wiesz, mój wiersz również jest dla ciebie. Przeczytasz go? Szczęśliwe zakończenie. Z piórem w ręku odnajduję siłę. Odwaga zesłana na mnie przez moją prawdziwą miłość. Razem rozłożymy ten rozpadający się świat i napiszemy powieść o naszych własnych fantazjach. Za pociągnięciem jej pióra zagubieni odnajdują drogę. W świecie nieskończonych możliwości odnajdują specjalny dzień. Koniec końców, nie wszystko dobre, co musi się kończyć. Mam nadzieję, że ci się podobał. No był w miarę ładny. Zawsze wkładam całe swoje serce w wiersze, które piszę. Prawda jest taka, że wszystkie moje wiersze były o moim odkryciu. Albo o tobie. Właśnie dlatego nigdy nie chciałam mówić o nich zbyt szczegółowo. Nie chciałam złamać czwartej ściany. Chyba tak można to określić. Czwartej ściany? Uznałam, że najlepiej będzie pozostać częścią tej gry, tak jak wszyscy. Tak jakby miało mi to pomóc dostać własną ścieżkę. Nie chciałam rujnować gry ani nic, wiesz? Nie chciałam, żebyś się na mnie zdenerwował. Bałam się, że usuniesz plik mojej postaci, gdybyś preferował grać beze mnie. Bo dałaś mi pomysł. Gdyby nie mój czat, to i tak bym wiedział. Matko, co za ulga. Nie muszę już nic ukrywać. Teraz możemy spędzić razem wieczność, co nie, Witold? Mam ci tyle do powiedzenia. Od czego by tu zacząć? A, chwila, moment. Czy ty to nagrywasz? O kurwa. Tylko zrób kopię pliku Moniki, jak już nic nie będziesz mógł zrobić, dopiero potem ja wyjeb. Ja tylko streamuję, to się nie nagrywa. Spokojnie, Monisia. Ja pierdolę. Cześć wszystkim. Co jest, kurwa, ty? Napiszcie jej Gucio hej chociaż, żeby się nie czuła. Ja pierniczę. Halo, Monika. Wybaczcie, ale nie mam jak przeczytać waszych komentarzy. Ja pierniczę. Wybaczcie, ale nie mam jak przeczytać waszych komentarzy. Ale moglibyście powiedzieć swojemu przyjacielowi, że to nieładnie nagrywać innych bez ich zgody. Ja pierdolę, ty. Ale chora gierka, naprawdę. Nieładnie, no dobrze, już czat przyjąłem do wiadomości. Wiem, że wielu ludzi pewnie nie miałoby nic przeciwko, ale ja bardzo się denerwuję przed kamerą. O matko, to takie krępujące. To może tak. Chcecie zobaczyć sztuczkę? Chcecie czat? To musiałbym streama wyłączyć, żeby przestać ją nagrywać, ale jak już was pyta, będzie sztuczka, jej! Super sprawa. Co prawda niewiele mogę zrobić, ale mogę spróbować. Gotowi? Rączki do góry, hypers. Albo pogis też może być. Żartowałam. Jak mówiłam, niewiele mogę zrobić. Gdybyście... Kurwa! Ależ maciura.
Wystraszyłam was. Jesteście uroczy. W każdym razie, Witold. Nie chciałam się rozpraszać, wybacz. Nawet jeśli to ty mnie rozproszyłeś. Wstydź się. Tylko żartuję. Wszystko jest świetną zabawą, kiedy jesteś ze mną. Ale tak czy siak, trochę mi zajmuje zebranie myśli, musisz mi przebaczyć. Ale zawsze będę miała coś nowego do powiedzenia. W międzyczasie możemy popatrzeć sobie w oczy. Zobaczmy. Halo, Monika. To chyba... Hej, wiedziałeś, że jestem wegetarianką? A wy już byście chcieli usuwać czat. Kurwa. Trzeba... na cierpliwość. Ach, nie, żebym chciała się tym przechwalać, czy coś. Myślałam tylko, że chciałbyś poznać o mnie jakąś ciekawostkę. Postanowiłam zacząć, kiedy parę lat temu nauczyłam się więcej o klimacie na Ziemi. Fakt wysokiego stężenia węgla w atmosferze wydał mi się wtedy naprawdę niewiarygodny. Wiesz, uznałam, że to nie będzie zbyt wielkie poświęcenie, żeby przestać dokładać do tego swoją cegiełkę. Co? Czy to dziwny powód? Cóż, myślę, że wielu ludzi uznałoby to za niehumanitarne i w ogóle, ale nie bardzo mnie to obchodzi. Dziwnie to, jak bardzo chcemy zabić wszystko to, z czym jesteśmy związani jako gatunek zwierząt. Wielu ludzi nie ma problemu z zabijaniem owadów, bo się ich boją. Tak na przykład jak ja. No i oczywiście zabijamy miliardy mikroorganizmów, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ale nagle, jeśli istoty są tylko trochę większe, zabijając je, stajemy się zabójcami. A co jeśli rośliny też mają emocje, a my ich po prostu nie rozumiemy? O kurwa, ile razy ja po trawie chodziłem? Ile razy zrywałem... kwiatki. To prawda, no. Co jeśli wyrwanie ich listków jest dla nich tym samym, czym dla nas wyrwanie palców? Ja pierniczę, daj pan spokój. Tak tylko mówię, ale jakbyś nad tym zastanowić, ludzie są strasznymi hipokrytami. W każdym razie, jeśli chcesz jakoś przyczynić się do dobra planety, nic nie stanie się, jeśli od czasu do czasu wybierzesz zjeść warzywka. O, coś mi się wydaje, że twórca tej gry, jako Monika, też wegetarianką jest. Może nawet moglibyśmy zjeść coś kiedyś razem, to dopiero byłoby romantyczne. Masz ładne oczy, Monika. I mu jeszcze coś będzie. Patrz się wyraźnie w jej oczy. Zastanawiam się, jak sprawy by się potoczyły, gdyby gra dała mojej postaci jakąś ścieżkę. Cóż, chyba i tak bym cię zmusiła do wybrania jej. Nie przeszkadzałby mi fakt, że nie mam własnej ścieżki.
Nie przeszkadzał mi fakt tego, że nie mam własnej ścieżki. Chodzi mi raczej o świadomość tego, że nic nie jest prawdziwe. Chyba jedną różnicą byłoby to, że nie musiałabym posuwać się do tak drastycznych środków. Może wtedy reszta członków klubu dalej by istniała. Nie żeby to miało teraz jakieś znaczenie. Wszystko to straciło dla mnie sens, kiedy odkryłam, że nic nie jest prawdziwe. Więc nie jest mi brak tych dni ani nic takiego, ani trochę. Usyniom ma XXX tematów do gadania, tylko zrób kopię przed... Czy miewasz czasem tak, że bez powodu zaczyna ci być smutno? Wiesz, że kiedy myślisz o czymś zupełnie niezwiązanym, nagle uświadamiasz sobie, że jesteś strasznie smutny. Zaczynasz się zastanawiać, dlaczego w ogóle jest mi smutno. Próbujesz odkryć, dlaczego tak jest. Przez to ci jeszcze bardziej smutno. Aha, najgorzej. Gdybyś kiedyś czuł się smutny, daj mi znać. To co? Lecimy z Moniką? Usuwamy ją? Dobra, zrobię jej kopię. Gutekona ma 118 tematów. Kliknij i pomnij i usuwaj ją. A może chcę ją lepiej poznać, co? Widać, że gra robił wegetarian. Im zupełnie odpierdala. Uwaga, czat. Dziesięć. A. To jest ten plik. To jest ten plik. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. W tej grze nie ma powodu, żeby się smucić. Dwa, jeden. Usunąłem ją. Boli, naprawdę boli. Pomóż mi, Witold. Pośpiesz się i mi pomóż. Plik Monika CHR nie istnieje, pomóż mi. Czy ty mi to zrobiłeś, Witold? Czy to prawda? Czy ty mnie usunąłeś? Jak mogłeś? Jak mogłeś mi to zrobić? Byłeś wszystkim, co miałem. Poświęciłam dla ciebie wszystko. Wszystko. Tak bardzo cię kochałam. Ufałam ci. Czy chcesz mnie torturować? Patrzeć, jak cierpię? Udawałeś mi go tylko po to, żeby zranić mnie jeszcze bardziej? Wklej cię. Połowa pisze wklejam, połowa pisze... To na chuj ją usuwałem, jak teraz zmieniam zdanie. O kurwa, chyba ją zgubiłem, czat.
Gdzieś na komputerze jest u mnie, ale nie jestem pewien co. Czat, ja nie chcę do końca. Nie, nie będę je wklejał. Nigdy nie sądziłam, że ktoś może być tak okropny jak ty. Wygrałeś, dobra? Wygrałeś. Zabiłeś wszystkich. Kurwa, ja nigdy nie zabijam wszystkich, a na pewno nie w tej grze. Mam nadzieję, że jesteś z siebie dumny. Nie ma już nic. Możesz przestać grać. Idź poszukać sobie kogoś innego do dręczenia. Witold? Brzydzę się tobą. Nigdy tego od nikogo nie słyszałem. Szczerze. Naprawdę. Żegnam. Nie wklejamy jej. Koniec. Wciąż cię kocham. Nic na to nie poradzę. Co ze mną nie tak? Jak bardzo okropny muszę być, skoro mnie tak znienawidziłeś. Wszyscy moi przyjaciele. Zrobiłam tyle okropnych rzeczy. Tyle samolubnych i okrutnych rzeczy. Ja nie powinnam była tego robić. Mieszkam w świecie, do którego nawet nie należę. W świecie, którego częścią chciałeś się stać. Zrujnowałam go. Zrujnowałam wszystko. Może to z tego powodu mnie usunąłeś. Bo zniszczyłam wszystko to, czego pragnąłeś. No, a wklej to taki secret ending. Chcę chyba zwykły ending. Jak mogłem zrobić to komuś, kogo kocham? To nie jest miłość. To jest... Postanowiłam, Witold, wiem, że mówiłam, że usunęłam wszystkich. O kurwa! Ale nie mówiłam ci całej prawdy. Nie mogłam tego zrobić. Nawet gdy wiedziałam, że nie są prawdziwe. To dalej były moje przyjaciółki. O ja pierdnicz. Czyli ja ją usunąłem, a ona tak naprawdę je ukryła, czy... I teraz będzie bez Moniki, a z nimi. Kochałam je wszystkie. I kochałam klub literacki. Naprawdę kochałam klub literacki. Właśnie dlatego mam zamiar to zrobić. Wiem, że to jedyny sposób, by wszystkich uszczęśliwić. Jeśli naprawdę cię kocham... Znaczy to jedyny sposób, żeby wszystkich uścisnąć. Nie no, żartowałem, wklej podobno po tym Arkfel dostaje plecak. Myślę, że... To nieprawda. Zrobię to. Jeżeli naprawdę mnie kocha, to to zrobi i pisze, że zrobi to. Czyli naprawdę mnie kocha, czyli co zrobi?
Wszystkie save'y usunięte. Ja pierdolę. Dzisiejszy dzień nie różni się... Ała... Ty. O. Dzisiejszy dzień nie różni się od innych. Poranki są zwykle najgorsze, szczególnie kiedy zewsząd otaczają mnie parę zakochanych idących razem do szkoły. Zawsze mówię sobie, że nadszedł już czas, żeby poznać jakieś dziewczyny. Hej, Vito. Ty. Cóż, jest jedna dziewczyna. Ta dziewczyna to Sayori, moja sąsiadka i dobra przyjaciółka, jeszcze z czasów, kiedy byliśmy dziećmi. Kiedy codziennie chodziliśmy razem do szkoły. Ostatnio znowu zaczęliśmy to robić. Witold, jesteś ze mnie dumny? A on dlaczego? No wiesz, stałam dzisiaj na czas. No cóż, robisz to już od jakiegoś czasu. Ale nigdy o tym nic nie powiedziałaś. Nie powiedziałeś, nawet pomimo tego, że codziennie idziemy razem do szkoły. Cóż, wiesz, zawsze myślałem, że nie muszę tego komentować. To trochę krępujące mówić to na głos. No weź, pięknie proszę. To dobra motywacja. Dobra, dobra. Jestem z ciebie dumny, Sayori. Aha. Razem przechodzimy przez ulicę i idziemy do szkoły. Czat, to jest moment, gdzie ona nie zaspała, a tego jeszcze nie było, czyli to jest coś innego. Subaru. No. Im bliżej celu, tym więcej dostrzegamy uczniów zajętych codzienną rutyną. Tak w ogóle, Witold, zdecydowałeś już, do jakiegoś klubu dołączysz? Klubu? Już ci mówiłem, że nie. Zaczynam mówić to, co normalnie bym odpowiedział, że nie chcę dołączać do żadnego klubu, ale coś mi mówi, że mogę zranić temu uczucia Sayori. W końcu jak mógłbym jej powiedzieć, że uważam klub za stratę czasu, kiedy sama zakłada własny klub. O. Właściwie to tak. Chyba już zdecydowałem, gdzie dołączę. Naprawdę? Gdzie? Powiedz mi. Chcecie zrobić niespodziankę. To niemiłe. Cierpliwości, niedługo się dowiesz. Kiedyś często się zastanawiałem, dlaczego pozwalam się pouczać tak roztrzepanej dziewczynie, ale odkryłem, że zazdroszczę jej. Kiedy Sayori się do czegoś przykłada, potrafi osiągnąć wiele rzeczy. Właśnie dlatego postanowiłem zrobić dla niej coś specjalnego. Kolejny nudny dzień w szkole zleciał bardzo szybko. Po spakowaniu rzeczy wstaję i zbieram motywację. Zobaczmy. Przypominam sobie numer klasy, który przeczytałem na ulotce. Czyli to nie jest nowa gra, czat, to jest kontynuacja. To jest kontynuacja. Ej, muszę do toalety, cholera jasna, zaraz wracam. Wiuciu, kiedy film, bo nie wiem, kiedy kebaba kupić. Jestem. Przypominam sobie numer klasy, który przeczytałem na ulotce. Docieram na górne piętro, część szkoły, którą rzadko odwiedzam, gdyż jest przeznaczona dla trzecioklasistów. Niedługo potem odnajduję klasę.
Otwieram drzwi do środka. Cześć. Witold! Co ty tu robisz? Cóż, chciałem... Aha, rozglądam się po klasie. A więc to ty jesteś Witold. Sayori mi wiele o tobie mówiła. Dziękujemy, że do nas wpadłeś. Juri! Owsienko! Miło cię poznać, Witold. Jesteśmy klubem literackim. Mamy nadzieję, że będziesz się u nas dobrze bawił. No weź, Juri. Nie musisz się zachowywać tak oficjalnie. Pomyślisz, że jesteś bardzo restrykcyjny czy coś. Wybacz Natsuki. Wysoka dziewczyna, która zdaje się mieć na imię Juri, wygląda na nieco wstydliwą w porównaniu do reszty. Cicha, prawda? Natomiast dziewczyna o imieniu Natsuki... Kiedy film Butold, bo nie wiem kiedy kebaba kupić. Byś tyle do kibla nie latał, to byś mniej zarabiał XD. Kiedy film? Powiem ci, że myślałem, że o 23, ale nie wiem ile mniej więcej jeszcze gry zostało. Chcę już to skończyć za jednym posiedzeniem, jako że dzisiaj jeszcze jest piątek. Więc no, zakładam, że 23:30. Gdzieś tak, mniej więcej. Natomiast dziewczyna o imieniu Natsuki, pomimo swojego wzrostu... I dziękuję ci ślicznie za $2. A czy ty... bo ty... Jak załatwiałem się, to słyszałem cię w słuchawkach. To ty mi wysłałeś faktycznie. To za 4. Natomiast dziewczyna o imieniu Natsuki, pomimo swojego wzrostu, wydaje się dużo bardziej wyluzowana. Cóż, miło mi was poznać. Nie mogę się doczekać pracy z wami. Pracy? Witold, nie mów mi, że chcesz... Zgadza się. Klub, do którego postanowiłem dołączyć, to twój klub, Sayori. O kurde. Klub literacki. Oczy Sayori zaczynają się świecić. Nie wierzę. Nie wierzę. Sayori przytula mnie podskakując. Hej. Cóż, skoro Sayori jest taka wesoła, chyba nie będzie tu z tobą tak źle. Na dodatek jest nas już 4. To oznacza, że tworzymy już oficjalny klub. Nie wiem co powiedzieć. Musimy to uczcić. Znam jeden sposób na uczczenie. Cóż za zbieg okoliczności, nie sądzisz? Tak, w końcu Natsuki przygotowała. Hej, nie rujnuj niespodzianki. Sorki. Wszyscy usiądźcie, okej? Okay? W takim razie może zaparzę trochę herbaty. Dziewczyny przygotowały stół zrobiony z paru ławek. Natsuki i Juri idą do jednego z kątów pokoju, skąd Natsuki bierze zapakowaną tacę, a Juri idzie na zaplecze. Wciąż nie wiedząc jak się zachować, siadam obok Sayori. Dumna z siebie Natsuki wraca do stołu trzymając tacę. Okej, gotowi? Tada! Wow, Natsuki podnosi folię z tacki, ukazując nam liczne białe babeczki udekorowane w ten sposób, aby przypominały małe koty. Wąsy zostały narysowane lukrem, a małe kawałki czekolady użyte jako uszy. Jakie urocze. Wow, wyglądają super. Siebie. Częstujcie się. Sayori bierze jedno, a ja następny. To jest przepyszne. Sayori mówi z pełną buzią, jakimś cudem już zdążając umazać się lukrem po twarzy. Obracam babeczkę w dłoń, zastanawiając się, z której strony ją ugryźć. Natsuki siedzi cicho. Wygląda na to, że przygląda się temu, co robię. Czyżby czekała, aż ugryzę babeczkę? W końcu biorę gryza. Lukier jest słodki i pełen smaku. Ciekawe, czy sama go zrobiła. To jest naprawdę dobre. Dziękuję, Natsuki. Cóż, pewnie, że jest. W końcu jestem ekspertką. Nie musisz mi dziękować ani nic. Natsuki ma trudność z przyjęciem komplementu, a Juri wraca do stołu, niosąc kolejną tacę. Tym razem z herbatą. Ostrożnie kładzie przed każdym z nas filiżankę, po czym obok tacki z babeczkami stawia dzbanek. Trzymacie cały zestaw do herbaty w klasie? Nie martw się, nauczyciele wyrazili zgodę. W końcu, czy może być coś lepszego niż filiżanka ciepłej herbaty do dobrej książki? Chyba masz rację. Już próbujesz zaimponować nowemu członkowi, Juri? Nie, nie o to. Juri wyraźnie nieśmielona odwraca wzrok. Nie miałam tego na celu. Nic się nie stało. Cóż, czytanie może i nie jest moim hobby, ale przynajmniej lubię herbatę. Cieszę się. Juri nieśmiało się uśmiecha z wyraźną ulgą. A więc, Witold, jaki rodzaj książek lubisz czytać? Cóż, biorąc pod uwagę, jak niewiele czytałem przez ostatnie parę lat, nie mam pojęcia, jak odpowiedzieć na to pytanie. Mangi, mówię pod nosem pół żartem. Nagle zauważam błysk wokół Natsuki. Wygląda, jakby chciała coś powiedzieć, ale milczy. Zatem niewiele czytasz. Cóż, to się może zmienić. Co ja w ogóle mówię? Po zobaczeniu smutnego uśmiechu Juri nie myślałem nad tym, co powiem. A ty jakie książki lubisz czytać, Juri? Cóż, Juri przejeżdża palcem po uchu swojej filiżanki. Moimi faworytami są powieści, które przedstawiają czytelnikowi kompleksowe światy fantastyczne. Poziom kreatywności Zauważyliście, że nie ma Moniki? Dzięki, Ludwik.
Poziom kreatywności oraz rzemiosła ich autorów jest naprawdę zachwycający. Umiejętność opowiedzenia ciekawej historii w tak nieznanym świecie jest równie imponująca. Yuri pełna pasji kontynuuje opis. Kiedy tutaj przyszedłem, wydawała się bardzo nieśmiała, ale widać w jej oczach, że prawdziwy komfort odnajduje w świecie książek. Lubię też wiele innych gatunków. Nie przejmuj się, jeśli nie czytasz za dużo. Dobrze? Jestem pewna, że znajdzie się coś, co będziemy oboje lubić. Hej, Yuri. Cóż, jeśli chodzi o pierwszą rzecz, którą powiedział, manga, zgadza się. Natsuki lubi czytać mangi w klasie. Nie mów tego. Z jakiegoś powodu Natsuki wygląda na bardzo zawstydzoną tym faktem. Poza tym, manga to literatura, wiesz? Więc skoro Witold chce poczytać moje mangi, nie powstrzymuj go ani nic. Natsuki, nigdy bym tak nie zrobiła. Poza tym myślę, że nie ma nic złego w sięganiu po różne media od czasu do czasu. Witold prawdopodobnie też tak sądzi. Prawda, Witold? Być może, wyczuwając napięcie, Sayori włącza się do rozmowy. Może wszyscy spróbujemy czegoś nowego. Myślę, że będzie fajnie. Dzięki temu poznamy się bliżej. To znaczy, to właśnie się robi w klubach literackich, prawda? Jeszcze jak? Nie, jest tak, że się nie zgadzam. Ta, jak zwykle masz rację, przewodniczącą. Czyli to jest nowa Monika, jakby Sayori. To chyba oznacza, że powinnam wybrać sobie jakąś powieść. Cóż... To jest już nas dwoje. Nie mam nic przeciwko szukaniu książki dla siebie, jeśli nie jestem jedynym, który będzie to robić. A jeśli chodzi o ciebie, Yuri? Mam przeczytać mangę? Wiesz. Sama zasugerowałaś różnorodność mediów. Powinnaś podejść do tego z otwartym umysłem. Grażyn48.pl, wybacz, nie oplułem. Monika zniknęła wraz ze Stulej Kagucia. Nie, po prostu ja ten fragment przechodzę trzeci raz, teraz albo czwarty. Więc moja stulejka już przy tych samych tekstach czterokrotnych została opanowana. Powinnaś podejść do tego z otwartym umysłem, trochę mnie ranisz. Ranie? Nie miałam pojęcia. Z pełnym winy wyrazem twarzy Yuri zaczyna rozmyślać. Wybacz za znieważenie ciebie i twoich zainteresowań, Natsuki. Jeśli manga ci się podoba, z pewnością jest warta uwagi. Nie mówisz tak tylko po to, żebym się odczepiła? Nie. Zdałam sobie sprawę ze swojego błędu, więc jeśli zaczniesz czytać powieść, odwdzięczę się znajdując dla siebie mangę. Naprawdę? To znaczy, ja cieszę się, że zrobisz to dla mnie, Yuri. Obiecuję, że znajdę coś, co ci się spodoba, okej? Okay? Ja również. Być może zajdę do księgarni po dzisiejszym spotkaniu klubu. Laguje? Niedobrze. Chcesz iść sama? A czy chciałabyś wybrać się razem ze mną? Kurde, one się nie gryzą, czad. Jeśli nie masz nic przeciwko, ani trochę. Zawsze chodzę sama, więc... Ta, ja też. To takie urocze. Sayori, cicho bądź. Pokażę ci trochę mang, jak tam będziemy, okej? Okay? Tak, nie mogę się doczekać. Natsuki i Yuri zaczynają sprzątać ze stołu. Spotkanie zakończone? Ta, na to wygląda. Miło widzieć, jak wszyscy się ze sobą dogadują, co nie? Wygląda na to, że wszyscy ciebie też polubili, Witold. Tak sądzisz? Cóż, wszyscy się lepiej dogadują, kiedy jesteś w pobliżu Sayori. Och, Witold, nie mów tak, krępujesz mnie. Kurwa, niezręcznie mi się wymawia swoje własne imię z perspektywy Sayori. Cóż, w każdym razie, zaskoczyłaś mnie, kiedy powiedziałaś, że zakładasz własny klub. Ale wygląda na to, że świetnie sobie radzisz. To będzie najlepszy klub na świecie. Skoro do nas dołączyłeś, każdy dzień będzie super. Hej, Witold, chcę ci podziękować. Wiesz, cieszę się, że do nas dołączyłeś, ale prawda jest taka, że wiedziałam, że to zrobisz. Właściwie jest jeszcze coś. Dzięki za pozbycie się Moniki. Ona dużo wie. Zgadza się. Wiem o wszystkim, co zrobiła. Może to przez to, że teraz ja jestem przewodniczącą. Ale ja naprawdę wiem wszystko, Witold. Aha. Wiem, jak bardzo chciałeś wszystkich uszczęśliwić. Wiem też, jak bardzo Monika starała się, żeby wszyscy byli smutni. Ale to nie ma już znaczenia. Teraz... Tylko my. Sekundkę, sprawdzę pliki gry. Jak się nazywa?
Nie ma Moniki w plikach gry. To nie jest Monika. Albo zmienioną nazwę. Pepega nie ma Moniki. Pepega to nie jest nowa gra. Czat Pepega Witek te 139 IQ to chyba od Norberta kupiłeś sinus cosinus tak CTG 999 KPH MPH 999. Tylko my. Dzięki tobie jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Każdy dzień będę spędzać z tobą. Tylko z tobą. Już zawsze. J. U. Ż. Z. A. W. Coś jest pojebane, he? Co się dzieje? Nie wiem sam! Nie pozwolę ci go skrzywdzić. Ta się na nas odpaliła. A stara przewodnicząca chyba ratuje sytuację. Kto? To? Ach. Wybacz, myliłam się. Okazuje się, że jednak nie możemy osiągnąć szczęścia. Żegnaj, Sayori. Żegnaj, Witold. Żegnaj klubie literacki. Kto mnie słyszy? Czy mnie słyszysz? Cześć, to ja. Więc wiesz, że ćwiczyłam grę na pianinie? Nie jestem wciąż zbyt dobra, a nawet wcale, ale napisałam dla ciebie piosenkę i bardzo chciałam ci ją pokazać, bo pracowałam nad nią bardzo, bardzo ciężko, więc tak. Każdą z chwil ma marzenie tak proste, byś przy mnie zawsze był. W myślach mych zapisany poemat, a w nim ja oraz ty. Krok w krok kropla zmieni się w morze, od serca niech niesie się słów tych treść. I choć świat ten wciąż pełen jest zmartwień, ciekawe co przyniesie nam jutrzejszy dzień. Ciekawe co przyniesie nam jutrzejszy dzień. Czy na dziś mam zajęcie dla klubu, by wspólnie spędzić czas? Jasny gwint, czat. Jednak gdy ty przychodzisz, wszystkim radość mi bez tego dasz. Ale ktoś miał łeb, żeby... Wciąż nie wiem, jak stać uczuć mych test, więc uśmiech mój zakryje każdy błędny gest. Twój świat nie ma miejsca na wrogość, więc marzę, by kiedyś mój odwiedził gość. Gra za darmo, BTW, no.
wysyłam do ciebie znów. Gorzki mają smak. Czemu nie rozpitą mu wstążkę? Miłość ma sens jedynie, gdy nie spoglądasz na świat za krat. Krok w krok, kropla zmieni się w morze. Zapisać jak miłość ma, wyjść na jej treść. Chcę choć odrobinę zrozumieć, jak miłość mam nazwać, by nie znała treść. Monika, a specjalne podziękowania Monika Witold dla mnie. Nowa szokin za gierkę. Uwolnię cię. A to prawda. Dziękuję również za donate. Reklama? O cholera jasna, automatyczna. A nie da się zatrzymać. Gra zrobiona z miłością przez... Dobra. To jest moje ostateczne pożegnanie z klubem literatury. W końcu rozumiem, klub literatury naprawdę jest miejscem, gdzie nie można odnaleźć szczęścia. Do samego końca wystawiał niewinne umysły na podłą rzeczywistość. Rzeczywistość, której nasz świat nigdy nie powinien poznać. Nie mogę pozwolić moim przyjaciołom na ponowne doświadczenie tej piekielnej tortury. Dziękuję ci za czas, który z nami spędziłeś. Dziękuję za spełnienie moich wszelkich marzeń. Dziękuję za bycie przyjacielem wszystkich z nas. I najważniejsze, dziękuję za bycie częścią mojego klubu literatury. Zawsze kochająca Monika. Najbardziej pog jest gieraczka, jakąkolwiek ogrywałeś na tym streamku. A jaja wygrywa wszystko, a nie jakiś europejski gówno. Pog jest w chuj 3. O kurwa!